z dodatku krew i wino do Wiedźmina 3 i jest to kolejny taki gwintowy odcinek. Postaram się w tym filmie wygrać 4 karty do gwinta stali z Kelligem. W poprzednim odcinku 2 wygrałem, odcinek nie był za długi, bo jeszcze mieliśmy wprowadzenie do tego wszystkiego. A dziś powinno to iść znacznie szybciej. Mam nadzieję, że za każdym razem za pierwszym podejściem będę wygrywał i zdobywał karty po karcie i przy okazji zarabiał duże pieniądze. Dobra, gramy w gwinta i ustalam kwotę zakładu najwyższą, jak za każdym razem będę dawał 50 koron. No tak sobie gawędzimy, to może szybka partia gwinta. No dobra, rozpoczynamy. Widzę, że już mam tajemniczego elfa i kolejnego tutaj szpiega, więc talia jest mocna. 2 szpiegów. Cyrilla. Dobra, startuję z Avalachem oczywiście, bo to jest Avalach. I mam 3 czwórki, które mi się zmienią w 3 dwunastki, więc będzie mocno. Dobra, no i myślę, że zacznę od tych 3 czwórek. Mam nadzieję, że nie ma mój przeciwnik pożogi. O nie. Dobra, biorę manekin, cofam ten ruch, bo on mnie zmiażdży w tej rundzie, jak rzucił ruch dowódczy, szczególnie, że gra potworami. A w tej talii się wszystkie praktycznie potwory daje na atak, ale dobra, widzę, że przeciwnik fasował. Teraz muszę skorzystać z umiejętności matematycznych, no bo on ma 44. Tych 3 zamieni mi się w 3 dwunastki, co mi da 36. Dołożę sobie Wesemira i on mi da 42 i tego, dobra. Robimy to, nie poniosę jakoś bardzo dużych strat, a powinienem wygrać. Jeszcze dokładam tego jednego i dobra, zwyciężam w tej rundzie. Mam bardzo mocne karty same praktycznie i jeszcze jakąś powinienem teraz kartę dostać w tej rundzie. I Dijkstra, idealnie się ułożyło. Dijkstra to jest karta, której najbardziej potrzebowałem. I jeszcze do tego teraz dostałem Geralta z Rivii. Można powiedzieć, że mam pewne zwycięstwo, jeśli nie wyskoczy z jakimś rogiem dowódczym. Czy jakimiś szpiegami, chociaż w talii potworów raczej szpiegów chyba nie ma żadnych, z tego co pamiętam, w tej talii. 3 wiedźmy, no to jest akurat mocne. Na szczęście mam 2 piętnastki, to mnie najbardziej pociesza. A spróbuję jeszcze użyć tej umiejętności tego mojego dowódcy. Ojojoj, mu się powinno teraz tam pomnożyć. Nie, nic się nie pomnożyło, całe szczęście. Zniszcz najsilniejszą jednostkę twojego przeciwnika. Ło, 2 szóstki, pięknie. Ta umiejętność była bardzo dobra. Dobra, i gęsta mgła. Gęsta mgła nic mi nie zagrozi, a więc zwycięstwo mam pewne. Już wygrywam tak naprawdę 38 do 37. 48, 63 i na koniec Thrilla i 78 do 37. Zwyciężyłem za pierwszym podejściem obie rundy. No super. No i tak, kolejne 100 koron dla mnie i kolejna karta stali z Kelliga. I co lepsze, mam kolejnego przeciwnika zaraz pod nosem, więc szybko mi się udaje to wszystko tutaj załatwiać. Jakaś jest to zielarka, widzę. Dobra, rozpoczynamy rozgrywkę gwinta. Dajemy zakład 50 koron, jakby inaczej. No i tak, rozpoczynamy grę. Ona gra talią z Kelligę pierwszy raz. Mierzę się z takim przeciwnikiem, który grałby tą talią. Dobra, mam 2 szpiegów, 2 najlepsze karty jeszcze, więc będzie bardzo dobrze.
Zobaczmy sobie jeszcze przy okazji, jak wyglądają karty z Talii Skellige. Dobra, przeciwnik pasował, zdaje jeszcze tą szóstkę i wygrywam tą rundę. Jeszcze mam znaczną przewagę ilościową kart i wszystkie moje karty są wyśmienicie silne, które tutaj mam. Jeszcze w ogóle będę miał 9, bo teraz mi dojdzie kolejna karta po wygranej rundzie. Tak jest, relixa dostałem. No i dobra, atakujemy dalej. Widzę, że jest jakaś 11 Talii Skellige fajna. A więc... Coś tam z kart mocnych mają róg dowódczy. Ale dobra, jadę do końca. Trzy karty ma jeszcze tylko w zanadrzu. Już dużo chyba tym rogiem dowódczym nie zdziała. O, szczególnie, że na przykład teraz rzuciła kartę bohatera. Super, super, super. Daje mi Dijkstrę, zabieram go sobie oczywiście. Ten Dijkstra się jej podwoi teraz niestety, ale trudno, przynajmniej dostanę kolejne dwie karty. O nie, kolejny róg dowódczy. Dobra, robimy tak, ja pasuję. I miażdżę ją w następnej rundzie, bo ma tylko jedną kartę. Dobra, no już stosowałam, to teraz jedziemy do końca. No i piękne zwycięstwo, 71-15, dwie rundy wygrane, jedna przegrana. Kolejne zwycięstwo za pierwszym podejściem, kolejne 100 koron. Pieniądze mi wpadają w niesamowicie szybkim tempie. Dobra, lecimy do następnego, najbliższego przeciwnika. Będzie to już trzecia osoba, z którą się tu zmierzę. I znów bardzo, bardzo blisko. Całe szczęście, że wszyscy znajdują się... Gdzie ja mam zejść? Chyba tu na dół. Tak jest, tutaj. W Beauclair. Nie wiem jak później, gdy wyjdę poza obręb Beauclair, co będzie. Najlepsze wino na świecie, a ja najlepsze wino w Tucson. Może zagramy w gwinta. No i dobra, rozpoczynam kolejny mecz. Talią Królestwo Północy. Kolejny gra. Kelliga. Dobra, wywalamy Regista, bo jest niestety słaby, wywalamy Wes. I tak, jak na razie mam jednego szpiega, mam nadzieję, że pojawi mi się kolejnik po jego użyciu. A Italia słaba raczej wypada, bo nie ma ani Geralta, ani Ciri. Jest kolejny szpieg, Dijkstra. Dobra, mam nadzieję... Teraz mój wymarzony zestaw to byłby Avalach i Geralt, takie karty. Geralt i Vernon Roche. Bardzo dobry zestawik dostałem, ale niestety bez żadnego szpiega, ale nie mam co narzekać. Dwie karty bohaterów o łącznej mocy 25, więc jest świetnie. Więc jak widzicie, tego gwinta w tym właśnie dodatku mamy bardzo dużo. Dobra, zwyciężona pierwsza runda, pasuje. I miażdżę go w rundzie drugiej. Serca z kamienia niestety miałem bardzo mało gwinta. Była tylko jeszcze partyjka, pamiętam, z
jak on się nazywał, Olgierdem von Everett i tym niziołkiem na weselu. Dwie partyjki w Gwinta były tak naprawdę w samym dodatku. I chyba dwie nowe karty. Gaunter Odin razem z tymi cieniami. Oraz Królewicz Ropuch. Tutaj mamy całą nową talię. O nie, 96, co tu się wydarzyło? Ja właśnie zauważyłem, co tu się wydarzyło, dobra. Uciekam stąd, biorę tą szóstkę. Dobra, pasuje, bo to jest jakaś miazga, co się wydarzyło. Dobra, ale tą rundę wygram ze 100% pewnością, gdyż on ma... myślałem, że dwie karty, ma jednak cztery. A ja mam kart 5, myślałem, że 6 będzie. Więc jest gorzej wszystko niż myślałem, ale i tak to wygrywam bezproblemowo. On ma 35. Dużo rzeczy się potoczyło gorzej niż myślałem, ale i tak to wygram. No i dobra, pięknie. 51 do 35 zwyciężona. Kolejny mecz za pierwszym podejściem. Tak naprawdę kolejne 100 koron. I kolejna karta Stali Skelligenowa. Dobra, lecę do następnego, ostatniego już przeciwnika w tym odcinku. W następnym filmie również zmierzę się z 4 przeciwnikami. No i ten jest już, widzę, troszeczkę kawałeczek dalej. Jak na razie jeszcze tylko 39 kroków, dobra, już tutaj za rogiem i tak bardzo bliziutko miałem. I co to jest za jeden będzie? Nigdy go w życiu jeszcze nie widziałem. Oho, Wiedźmin! Wreszcie jakiś poważny klient. Mówcie, czego wam trzeba, kapryfolium płatków Ginati. Masz ochotę na partię gwinta? Szkoda, że ja nie mam karty rogu dowódczego. Ta karta by mi się bardzo przydała. Dziwne, że jej nie mam, taka popularna. Wszyscy przeciwnicy moi ją mają. Dwóch, trzech szpiegów, jaki zestaw? Chociaż nie jest idealnie, bo jeszcze mogły być Geralt i Cirilla, ale na pewno tych trzech biegów mi dotarły te karty. Więc nie no, talia potężna. No nie mówcie, że nie będę miał ani Geralta, ani Cirilli przy trzech biegach. Dobra, jest Cirilla i dwa manekiny, które raczej mi się nie przydadzą. I teraz robię coś takiego. Użyję tego jednego gościa, potem dam tego drugiego, potem wezmę go manekinem, potem wezmę następnego, a on wykończy całą swoją talię. A, spasował, dobra, no to jedziemy. I teraz ja pasuję, nie wiem co to był za dziwny ruch. 11 mam. Ale dobra, mam 11 kart, a on ma 5, z czego tylko jest taki mały problem, że dwa manekiny mam. Dobra, ja tu jadę cały czas z atakiem. Ono już patrzy w to niebo, czyli już nie ma nic.
co by mogło w jakikolwiek sposób mi zagrozić. Jeszcze je Nefer dorzucił. Akurat nie myślałem, że będzie miał jeszcze coś takiego, ale i tak go miażdżę zdecydowanie. 72 do 46 zwycięstwo jest znów po mojej stronie. Dobra, no i kolejne 100 koron u mnie, jak i kolejna karta Stali Skelligem. No i tak, 7 rozgrywek już wygrałem. To znaczy, że jeśli w następnym odcinku zdobędę 4, to będę miał 11. Potem w następnym odcinku 4, to będę miał 15. I potem 4, to czyli jeszcze 3 odcinki takie jak ten, po 4 rozgrywki, a potem turniej, który powinien zająć między 1 a 2 odcinkami. A więc jeszcze kupę odcinków z Gwinta przede mną. A potem cała reszta tych zadań pobocznych, których jeszcze jest tutaj mnóstwo. Myślę, że po całym tym gwincie zabiorę się za dokończenie zadania z Marleną, które napocząłem, oraz dokończenie zadania z tą łyżką, a nie, bo to jest chyba w poszukiwaniach. To ja to zrobię teraz między odcinkami, bo poszukiwań to nie będę wam już nagrywał. Chociaż wiedźmińskie schematy nagram. Bo będzie właśnie taka miniseria typu tej właśnie z Gwinta. Właśnie z szukania jakichś super wiedźmińskich rynsztunków, już arcymistrzowskich. I to myślę, że będzie ciekawe pod filmiki. No ale w tym odcinku byłoby to już na tyle i cześć.